Arkadiusz Chnida, MMA.pl, a dzisiaj naszym gościem Don Casio. Siemanko. Siemanko. Na początku oczywiście zapytam o ucho. Trzeba było coś szyć, czy pojawiło się po prostu mocne krwawienie? Nie, no krwawienie tam zlepili te ucho, żeby... Ale kalafiora ponoć nie ma być, pani mówiła, więc zajebiście. Nie było... No, tylko jedynie dzisiaj, bo mam codziennie jeździć na zmianę opatrunku. Dzisiaj podjechałem do trzech przychodni, to w chuju mnie mieli, więc słabo, ale powiedziałem, że sobie sam będę zmieniał najwyżej. Jeszcze podjadę pod wieczór na SOR jakiś, czy mi zmienią ten opatrunek. Przyjrzę się, jak to robią i sam sobie będę zmieniał, niż będę jeździł tam do nich, jak oni nie wiedzą, o co chodzi tam. Nie było jakichś obaw, że to ci jakoś utrudni tą końcówkę przygotowań do tego starcia, czy w samym pojedynku, że to będzie dolegało? Nie, bo i tak znikam teraz, no przecież na szybko robimy ten wywiad, bo zaraz busy podjeżdżają i wchodzę do Warsaw Shore, więc tutaj odpocznę akurat sobie, bo dla mnie Warsaw Shore to jest odpoczynek, pomimo że jest bardzo ciężko, dużo nowych uczestników zawsze jak przyjdzie, się z tym zmierzy. To mówi, ja pierdolę, jak wy tutaj dajecie radę, bo to jest jednak ponad 2 tygodnie melanżu grubego. No a ja tam szczerze odpoczywam, no bo wyłączam telefon, wyłączam się z całej rzeczywistości i sobie fajnie żyję. Od razu po tym sparingu nasuwało się pytanie wśród widzów, dlaczego ty byłeś w tych rękawicach bokserskich, a Paweł od MMA? No bo tam na konferencji on nie określił chyba, jaki chce sparing, więc skoro przyjechał do mnie w gości, ja mówię, że ja przecież mam walkę w K1, przygotowuję się, mam kilka rzeczy tak jakby, w których też no nie powinienem w MMA tam na razie robić. Może powiem po walce o tym. A on tam się uparł, to. Ja mówię, dobra, kurwa, przecież mi to rybka, ja po prostu zakładam to tak jak na sparing, nie? Bo to, że go emocje ponoszą, taka, ja uważam, że u niego jest udawana pewność siebie, czyli on sam na siebie wywołuje takie rzeczy, a potem jak już coś powie, no to chce wyjść jakoś z twarzą, no i są takie rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy dorosłymi ludźmi, a ja i on jesteśmy dorosłymi, no to jak się przyjeżdża na sparingi jednak, w sparingu też można sporo udowodnić, to się nie robi takiej kurwa ulicy, czy pajacerki, jak on zrobił, ale spoko, widziałem tu tam już jakiś wywiad, więc opowiada jak to on nie jest kozak, to chyba było ten wywiad, widziałem na innym portalu, jak tak. Opowiadał jakieś takie bzdety, to chyba było wtedy, jak on te urywki podawał swoje. Jestem? Tak, jesteś. Jestem. Jak te urywki pododawał swoje i uwierzył w siebie, że wiadomo, zmanipulował tam publiczność. No a potem już jak ja dodałem całość, no bo ja dodałem całość, jaką miałem, tam chyba minuty pierwszej rundy, ale pierwszej nie ma, a to tam się nic i tak nie działo. To wtedy i zadzwonił do mnie i on spokorniał, po prostu to ja miałem spokornieć, chociaż ja nie uważam, że ja nie jestem jakiś pokorny czy nie, ja po prostu jestem sobą, więc ludzie niech sobie oceniają, czy ja jestem pokorny czy nie, ja mam bardzo wąskie grono ludzi i dla nich jestem całkiem inny, tak mi się wydaje przynajmniej. Dużo mnie nie narzekają i się trzymają ze mną dalej, a reszta mnie nie interesuje, bo ja nie żyję dla wszystkich ludzi na świecie. Dużo osób po tym sparingu zareagowało, że to poszło mu na minus, ponieważ Arek Tańcula ma teraz fajny materiał do analizy przed tym pojedynkiem. Ty też tak uważasz? No ja uważam, że bardzo dobry materiał ma Arek i ogólnie no po wczorajszym sparingu moim z tym bliźniakiem, to przecież Arkadiusz Tańcula jest już faworytem, a był underdogiem. Na ten filmik zareagował Ambro i Krycha, mówiąc, że dostałeś w końcu nauczkę, ale to chyba jednak trochę słaby, bo mimo wszystko przecież jeszcze do tego czasu nie był cały filmik z tego sparingu. No tak, to tam bardzo dużo ludzi zareagowało, no a potem wszyscy zgasili pizdę, no i patrzyli tylko w dół, nie? No bo jej jeden ten z bliźniaków zadzwonił do mnie, numer tam pewnie sobie dostał od kogoś i zadzwonił do mnie prywatnie. Rozmowa całkiem już fajnie, całkiem inaczej już wyglądało. Ja mu powiedziałem, że ja uważam, że bardzo brzydko się zachował na konferencji. On powiedział, że go to wkurzało. Trochę sobie tam wyżygaliśmy. Chyba zrozumiał, że
To nie ma tak u mnie. U mnie, czy to kamery, czy nie, czy prywatna rozmowa, jestem zawsze taki sam, bo nie wiem, bo ja mu powiedziałem na samym starcie, kumplami nie będziemy, bo ja nie szukam kumpli, więc bo nie wiem, ta gadka, po co się dzwoni do chłopa, z którym się tak naprawdę, którego się atakuje, bo mnie atakował, tu chciał się ze mną bić, dzwoni, ale okej, sobie wyjaśniliśmy sporo rzeczy. Ja mu tylko powiedziałem, że no ja kumpli nie szukam, bo ja mam bardzo wąskie grono i ja zawsze jestem taki sam. Powiedziałem mu, że uważam, że bardzo brzydko zrobił, że mnie zaatakował na tej konferencji, bo atakowało już mnie kilka osób, Najman czy Lupa, a on się też no, dołączył do nich, a coś tam mówił, że a, bo mnie wkurza to, a ja mówię, ty, to jak cię wkurza takie rzeczy, to przecież Popek jak był, ja z Popkiem się znam, przywitałem się, oni stali obok, również się z nimi przywitałem, czemu mi wtedy tego nie powiedziałeś? O, nie, bo ja na lajki, na follow nie zależy mi na tym. No nie, no ja uważam, bo ja mu powiedziałem, że uważam, że po prostu jest kolejną atencyjną osobą i tyle, no zrobił to po prostu, bo tak jak wszyscy mają świadomość, że po prostu ze mną jest największe zainteresowanie mediów i ogólnie tych fanów obserwujących. No i zasięgi po prostu mocno idą w górę. Zresztą ten sparing, co wczoraj wstawiłem cały, 3-minutowy, no to już ma prawie 400 tysięcy wyświetleń, a jeszcze 24 godziny minęły. I on miał tą świadomość, no bo też mu te wszystkie słupki na Instagramie poszły, bo ludzie mi jakieś screeny wysłali, chociaż mnie to mało interesuje, bo naprawdę czasem znajomym nawet mi się nie chcą odpisywać, bo jak piszą to samo, o jak tam, no kurde, no jest wszystko okej, no nie wiem. Wiem, że ludzie ciężko mają, żeby zrozumieć mój styl bycia, ale no ja taki jestem. Jestem osobą specyficzną, jestem świadomy tego, ale no taki jestem, taki się urodziłem, analizę sobie zrobiłem, że to mnie pcha do przodu. Nie chcę być milszy dla ludzi, chociaż uważam, że jestem miły, a tylko dla śmieci jestem niemiły. Mam jakieś tam swoje zasady i nimi się kieruję. Jak ktoś je złamie, to po prostu suchej nitki na tej osobie nie zostawiam i tyle. No właśnie, wspomniałeś o tym, tej rozmowie z portalem Fightsport, on tam powiedział, że jest gotowy, żeby jeszcze raz sparing zrobić, tylko powiedział, że to jest, będzie w MMA, bo to jest Fame MMA. Mimo wszystko byłeś zaskoczony, że przyjechał, czy tak jak wspomniałeś, po prostu wiedział, że będą dobre wyniki na YouTubie po tym sparingu? Nie, no był świadomy na pewno, tak jak każdy, dlatego do mnie się taka kolejka ustawia, bo wiedzą, że no w Fame MMA o to chodzi też, wielu ludzi tam idzie dla fejmu, nie? Na przykład jedną osobę, którą za to szanuję, bo szczerze zawsze mówi, to Stifler jest, mój kolega ekipowy, który już nie jest, a my za niedługo odpalamy nowy sezon. Mam nadzieję, że Stifler, chociaż nas odwiedzisz, byku. To Stifler naprawdę jest szczery w tym, że mówi, że mu zależy na fejmie, na lajkach, na followersach, ale on to mówi szczerze, a nie udaje, tak jak niektórzy, że nie, co ty, mi na tym nie zależy, na kasie mi nie zależy, na fejmie się mi nie zależy, na tym mi nie zależy, a tak naprawdę kurwa chuja walą, bo najbardziej im na tym zależy. Ja nigdy takich słów nie wypowiadam i tyle. Popek też przyszedł, powiedział, że kurwa, wyjebane w te walki, najbardziej najważniejszy dla niego jest hajs i tyle, wszystko. Po takiej sytuacji musi teraz twoja mama dojść do twojej walki z Pawłem Tyburskim, czy nie patrzysz na to w ten w ogóle sposób? Nie, no już zarobił te follow, lajki, które potrzebował. Ja mam kolejkę ustawioną już. Mam dwie walki, teraz mam Lupę, potem mam El Tosta. No i potem mam nadzieję, że to nie były puste słowa, tak jak większość tych atencyjnych kurew, którzy mnie wyzywają. A jak ma przyjść, już jest podpisanie kontraktu, to coś tam wymyślają. Więc Norman Pałka, mam nadzieję, że skoro mnie wyzwał, no i tu, żeby ludzie w końcu to zauważyli, bo czasem naprawdę ciężko mi w jakąś wiarę ludzi, że co oni mają w głowach, jak oni mówią, że to ja wyzwałem Normana Pałkę. Przecież to on pierwszy się spruł. Ja w ogóle tą osobę, no wiem o jej istnieniu, ale tak naprawdę w dupie mam tego Normana Pałkę. Kurwa, spruł się pod moim postem, jak ogłosili fejmę na moją walkę, to napisał, że on chce być kolejnym moim rywalem. Potem dodał post na Instagramie. Gdzieś ja dodawałem, że go kurwa wyzywam. Jak chcę, to mam nadzieję, że kurwa to nie będą puste słowa. Tak jak mnie wyzwał w boksie, to nie wierzę na dziewiątkę, więc mam nadzieję, że on jest
No, więc lupa, kupa, siódemka, Eltost, ósemka, dziewiątka, Norman Pałka, mam nadzieję, a potem będę myślał. Dalej. Mimo wszystko to jest dosyć spore nazwisko, jeśli chodzi o europejskie MMA. Uważasz, że jest szansa na to, aby ściągnąć go i żeby zawalczyć z tobą na Fame MMA? Żeby co? Jeszcze raz. Myślisz, że jest szansa na to, żeby Normana ściągnąć do organizacji i żeby z tobą zawalczył? Myślę, że na pewno jest taka szansa. Myślę, że na pewno Fame MMA zapłaci mu dobrze, nawet lepiej niż KSW prawdopodobnie. Tylko prawdopodobnie się obstra, nie? Pewnie zrobił, wyzwał mnie, bo wiedział, tak jak właśnie ci mówiłem wcześniej, że większość mnie wyzywa dla zasięgów, bo wiedzą, że kurwa lajki dostaną, które kochają i follow te atencyjne kurwy i tyle. No, pewnie to też zrobił, bo też mu Instagram poszedł tam do przodu. No i pewnie dużo ludzi to po to robi, nie?